Cześć Boże, wszystkim witam, Was, Mateczek, na swoim vlogu poświęconym bibliotece Qt, sterownikom programowalnym PLC, a także językowi programowania C. Witam, zapraszam na kolejną część tutoriala, którego tematem będzie instalacja biblioteki SFML w środowisku do budowania aplikacji MSYS2. Cała trudność programowania aplikacji pod e, Windowsem polega na tym, zwłaszcza aplikacji z użyciem zewnętrznych bibliotek, iż trzeba samodzielnie zatroszczyć się o zgodność. Kompilatora i biblioteki, która została tym kompilatorem budowana. Czyli używany przez nas kompilator musi być zgodny z kompilatorem, którego użyli twórcy biblioteki do jej zbudowania. Taką zgodność z automatu zapewnia nam środowisko do budowania aplikacji MSYS-2. W naszym tutorialu pobierzemy wersję msys w wersji 64-bitowej. Również w tym środowisku mcs 2 zainstalujemy 64-bitowy kompilator oraz 64-bitowo skompilowaną bibliotekę SFML. Uruchommy teraz po zainstalowaniu MSYS-a, uruchommy teraz emulator terminala. Znajduje się on w katalogu na dysku C, w katalogu MSYS-64, 64 Następnie dokonamy aktualizacji środowiska MSYS-2. Aktualizacji, jak również instalacji każdego oprogramowania w tym środowisku dokonujemy przy pomocy menadżera pakietów Pacman. Aktualizacja to Pacman SYU. Aktualizacji dokonujemy dwuetapowo. W pierwszym etapie aktualizacji aktualizuje się sam core środowiska, czyli sam rdzeń. Jest to m.in. emulator terminala. W drugim następnie zamykamy. Emulator terminala, uruchamiamy go ponownie i dokonujemy drugiego etapu aktualizacji. W tym drugim etapie aktualizacji zostaną zaktualizowane wszelkie programy wchodzące w skład środowiska MSYS2. Mamy obecnie w pełni zaktualizowane środowisko MSys2. Następnie przechodzimy do kolejnego etapu, którym to etapem będzie instalacja kompilatorów. Instalację kompilatorów, oczywiście w wersji 64-bitowej, instalujemy toolchain. W skład tego toolchaina wejdą kompilatory oraz różne inne aplikacje niezbędne do budowania naszych programów. Instalacja Toolchaina przebiegła pomyślnie. Następnym etapem będzie zainstalowanie prekompilowanej biblioteki SFML. Po ukończeniu instalacji SFML Mamy już praktycznie w pełni gotowe środowisko do programowania. Brakuje nam oczywiście jednego jeszcze składnika. Tym ostatnim składnikiem będzie IDE, czyli wygodny edytor do pisania naszych aplikacji. Niech tym IDE będzie CodeBlocks. Przechodzimy na stronę CodeBlocksa do zakładki Downloads, a następnie Binarii. Pobieramy najprostszą wersję CodeBlocksa, czyli CodeBlocks 1712 Setup.exe. Jest to wersja bez zintegrowanego kompilatora. Ponieważ e, kompilator, którego będziemy używać, pochodzi ze środowiska MSys2, Jedyne co dokonamy, to dokonamy podłączenia kompilatora z MSysa do IDE CodeBlocksa. Przejdźmy następnie do uruchomienia programu CodeBlocks. CodeBlocks zgłosił nam problem taki, iż nie widzi kompilatorów. Jednak nie przejmujemy się tu na początek, gdyż teraz dokonamy właściwego połączenia w zakładce Settings Compiler Settings. Tutaj możemy włączyć opcję C++11 lub C++14 której, która zapewni nam zgodność z najnowszym standardem języka C++ Jest to opcjonalne Następnie przechodząc do Toolchain executable Do zakładki Toolchain executable Dokonamy właściwego podłączenia Tutaj należy wskazać katalog bin z folderu msys64 Będzie się znajdował w msys64 dysku C Następnie mingw64 Następnie bin. W tym oto folderze znajdują się pliki naszych kompilatorów. Będzie to gcc.exe, g++.exe. Pozbywamy się oczywiście przedrostków mingw, gdyż msys zawiera po prostu proste nazwy tych plików wykonywalnych tych egzeków. czyli gcc, g++. Ok, mamy już środowisko przygotowane. Następnie przechodzimy do tworzenia nowego projektu. Nowy projekt SFML. W tym momencie podajemy nazwę projektu. Niech będzie to program testowy 64 i lokalizację tego projektu. Niech będzie dysk D. Uważamy na polskie znaki, gdyż mogą to, może to sprawić niespodzianki. Jeżeli w nazwach folderów będą znaki polskie. Tutaj należy wskazać, pierwszy ekran pomijamy. Tutaj należy wskazać folder z naszą biblioteką SFML. Ponieważ nie mamy oddzielnie instalowanej biblioteki SFML. Po prostu wskażemy folder z MSYS 64. Czyli msys64, mingw64. Dysk C, msys64 i mingw64. OK. W tym folderze znajdują się wszelkie biblioteki zainstalowane w ramach środowiska msys2. Otwieramy projekt. Widzimy, jest to przykładowy program z wykorzystaniem biblioteki SFML. Klikamy zieloną strzałkę, czyli Kompilacja i budowanie programu. Jak widzimy, przykładowy projekt uruchomił się i zbudował poprawnie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia! Pa!